Dzień dobry. Jedna przesyłka z AliExpress. Będzie to radio samochodowe. Sam ciekaw jestem, co to będzie, bo tam w opisie to było całkiem sensowne za te pieniążki, ale rzeczywistość się okaże dopiero po zamontowaniu. Może to szybko nie nastąpić, bo pogoda nie sprzyja dłubaniu w aucie. Odcinamy to. Już to pozaklejane i to fest. Obeszło się bez jakiś opłat. Tak od razu mówię, przesyłka była do paczkomatu, także przed chwilą je odebrałem. Mam nadzieję, że nie uszkodzone, bo widzę tutaj nie ma żadnej folii bąbelkowej, chyba że w środku. Tak to wygląda. Android. To jest chyba Nissan nawet na zdjęciu, dziwnym zbiegiem okoliczności, bo to do Nissana ma być. Pad dotykowy, sterowanie z kierownicy, 1800 czterodzeniowy procesor, budowany jest GPS, budowane ma być Wi-Fi, Bluetooth 4.0. Kamerki nie ma, bo nie brałem kamerki cofania. Ups. Zobaczymy, co tu jest. Gąbeczka tylko z boku była i na górze. Hasło jest do radia. Jakieś. Na Androidzie to myślę, że będzie język polski. Zobaczymy. Po Chińczykach to nauczyłem się, że co my tu jeszcze mamy. O, jest antena GPS nawet. No to coś tu Chińczyk ściemniał, bo tam w opisie jest wbudowane GPS, a tu mamy osobną antenę. To nie bardzo jest wbudowane, no ale trudno. Będzie tak jak będzie, jedną już mam z nawigacji. Kabelki, taka kosteczka, taka, zobaczymy, dużo tego, to może być też do połączenia Wi-Fi, trzeba by się tu przyjrzeć, czym to się różni, tu ma jeszcze. Nie wiem, zobaczymy. A będziemy, jak rozmontuję deskę rozdzielczą. A bok. Zimny metal. Znowu kręcę na szerokokątnym, bo odwrotnie. Tak to ma być. Coś tam lata. Mam nadzieję, że to nie jakaś część. Jest jeszcze plomba, bym to nazwał. Jest bezpiecznik. Są te końcóweczki. Wejście na antenę. GPS. Kostka. Któraś z tych powinna tu pasować. Zobaczymy, które będą mi. Tu jest odkręcany ten panel, bo to można przesuwać, czyli w sumie ekran góra-dół, bo to jest radio 1 DIN. Ciężkie. 1 DIN, także ma wejść standardowe miejsce standardowego radia 1 DIN.
To jest model P9, 2 GB, 32 pamięci, 2,32, takie średnie. Martwi mnie co to tam. Nie, może ktoś słyszy, może jakaś śrubka tam została, nie wiem. Są dwie śrubki. Dwie, trzy, tu też trzy. Folią to obklejane, nie wiem po co, to będzie trzeba odkręcić. Mam nadzieję, że podejdzie. 10 na 18 to ma. 7 cali, chyba nie wiem czy wspominałem. Czy jest na tym jakaś folia? Tu nie wiem do czego te wycięcia są. Nie jest ruchome. No dobrze, co tu więcej gadać? No, plomba jest, co tu mamy? 22, 23, 24, od 1 do 12. Przekreślone, nie wiem, nic nie zaznaczone, że to było datą. No istotne, bezpiecznik, końcóweczki. Ciężkie. Fajnie, że ciężkie, bo to dobre wróży, bo to takie tanie radia, to mają takie leciutkie, jest jedna kostka, płytka drukowana i nic tam więcej nie ma, jakiś tranzystorek, tutaj więcej tego jest. Ja mam radio swoje, mam takie oryginalne, fabryczne, także chciałem, kupiłem ramkę, przejściówkę taką, żeby wymienić to. Zobaczymy, czy to się uda, czy będzie dobrze spasowane. Mikrofon, reset, włączanie, dom, minus, plus, cofanie. Ekran jest wprawdzie dotykowy, ale tu też ma z boku. No dobra, nie będziemy się tu rozwodzić. Nie wiem, kiedy to zostanie zamontowane. Pogoda jest jaka jest. Grzebanie przy minus 1 czy 2 w garażu, na dodatek chyba raczej nieocieplanym. No dobrze, kończymy to parę minut. Nie ma się tu rozłożyć. Mam nadzieję, że w którymś kamerku ci się przyda, czy trzeba będzie kupić przejściówkę, bo Nissan chyba ma swoją kostkę. Co my tu mamy? Wideo, wyjście, wejście, mikrofon. Zaskoczył mi tą anteną w GPS. Kurde, to jest właśnie nie wierzyć Chińczykom. Nie dość, że jest w opisie, że wbudowany GPS. To na dodatek pisałem jeszcze przed zakupem, czy na pewno ma wbudowane Wi-Fi i GPS, tak jak oni to podali w opisie. Tak, odpowiedział mi tak, ma wbudowane, nie ma tylko jakiś car, samochód. Play samochód czy coś, jakiś taki system i tego autko nie obsługuje, to nawet tego nie kupowałem w tej wersji z tym. Starczy mi co to jest. No dobrze, to by było na tyle. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.